Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. We wtorek 10 lutego minie 75 lat od pierwszej fali deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego. Nie wiadomo, jaka jest skala wszystkich zsyłek. Historyczne dane mówią, że od 17 września 1939 roku do czerwca 1941 roku ze wschodnich terenów Polski wywieziono 1 700 000 Polaków. Placówki muzealne w całym kraju, szkoły i stowarzyszenia zrzeszające Sybiraków upamiętniają dziś rocznicę pierwszych deportacji na wschód. Fundacja Kresy Syberia przygotowała specjalną kampanię edukacyjną 10 lutego 1940. Pamiętajmy o Sybirakach. Były 4 deportacje na wschód. 10 lutego to data otwierająca dramat. W nocy z 9 na 10 lutego doszło do pierwszej wywózki Polaków w głąb ZSRR. Do kolejnych zsyłek doszło 13-14 kwietnia na przełomie maja-lipca 1940 roku oraz w maju i czerwcu 1941 roku. Celem była zmiana stosunków narodowościowych, społecznych na tych terenach, tak żeby one na trwale już weszły w skład Związku Sowieckiego, żeby zostały skomunizowane. Stąd po prostu masowe uderzenie w ludność polską, szczególnie w te grupy społeczne w narodzie polskim, które mogły być nośnikiem idei państwotwórczych, dążyć do odrodzenia niepodległości. Mówi dr Witold Wasilewski, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Nie wiadomo, ile osób wywieziono w głąb kontynentu azjatyckiego. Mówi się, że mogło to być ponad 1,5 miliona wysiedleń. Pierwsza deportacja dotyczyła 150 tysięcy osób, głównie rodzin urzędników państwowych, sędziów, prokuratorów, wojskowych, policjantów, właścicieli ziem. O lutowej deportacji mówi się, że była najokrutniejsza i najtragiczniejsza ze wszystkich, głównie przez srogą zimę. Była jeszcze i zamieć. A dziś mamy piękny, słoneczny dzień, ale również mroźny, szczególnie mroźne są teraz noce, podobnie jak tamta noc. I teraz jak o tym myślę, bo byłam akurat 10 lutego wywieziona, to nie mogę sobie tego wyobrazić, jak myśmy przeżyli tamtą noc i następne noce i dnie przez 6 lat. Zastanawia się Hieronima Dzierma, sybiraczka z Białegostoku. Nie mogę dziś sobie wyobrazić tego, jak myśmy to znieśli, jak myśmy przeżyli. Szczególnie moja najmłodsza siostrzyczka, która zaledwie parę dni miała, bo się w styczniu, 22 stycznia urodziła tegoż roku. I takie to maleństwo jakoś przeżyło, chociaż pieluszki na niej zamarzały. Polaków wywożono pociągami. Składy miały liczyć 55 wagonów towarowych do przewozu w każdym około 30 osób. Miał być też wagon sanitarny i bagażowy. Z każdym transportem miał też jechać poza konwojem felczer i 2 pielęgniarki. Deportowani codziennie mieli dostawać 1 gorący posiłek i 800 gram chleba na osobę. Jednak rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej, opowiada Mieczysław Pluta, sybirak. Nie było sanitariatu, ogrzewania ani żywności, a w każdym wagonie panował ścisk, bo jechało nim około 60 osób. Nie było nawet wody. To było i złe, i dobre. Złe, bo zaduch i różne warunki, takie brak higienicznych, sanitarnych miejsca takiego, więc po środku była tylko dziura. No panie się szybko organizowały, brały jakąś prześcieradło czy coś, osłaniały, bo to było krępujące dla wszystkich. Ale znowu z drugiej strony było dobrze, bo się wszyscy w skupisku takim przytulali i przetrwali ten mróz, bo kto był przy ścianie, to nawet były takie momenty, że przemarzały ubrania, przemarzały te okrycia, które mieli, szrolarz na nich był, ludzie umierali. W pierwszej deportacji śmiertelność była najwyższa, tak podczas podróży, jak i podczas ciężkich prac w dalekich prowincjach Związku Sowieckiego. Ja już miałem 10 lat i musiałem ciężko pracować. Nie było żadnego wyboru. Zima i lato. Zima była bardzo ostra. Temperatury dochodziły do 50 prawie stopni. Ci, którzy dożyli momentu podpisania umowy z Sowietami przez generała Sikorskiego i formowania się jednostek armii generała Andersa, mieli szansę wydostać się z terenów deportacji, a po zakończeniu działań wojennych i dla reszty nadszedł czas powrotów. Ale na wschodzie wciąż żyją Polacy, którzy chcą wrócić, zaznacza Michał Dworczyk ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Duża część z tych osób jest już w na tyle podeszłym wieku, że już o tym nie myśli, natomiast o powrocie. Natomiast chcą wracać ich dzieci, chcą wracać ich wnuki.
jest to naszym moralnym obowiązkiem jako państwa, żebyśmy im to umożliwili. Niestety inicjatywy, które zmierzają do tego, żeby od strony prawnej im to umożliwić, czyli ustawa repatriacyjna, cały czas napotyka na problemy. Dla Polaków mieszkających tam w nieraz bardzo ciężkich warunkach ważna jest też pamięć. Podobnie jak pamięć, szczególnie wśród młodzieży, cenią sobie Sybiracy, którzy póki mogą, chcą dzielić się z młodymi pokoleniami swoimi historiami. 10 lutego przypada także jedna z naszych piękniejszych rocznic historycznych. W tym dniu minie 95 lat, odkąd generał Józef Haller, wrzucając pierścień do Bałtyku, przyrzekł mu wierność. To nie był tylko symbol, ale wyraz głębokiego patriotyzmu. W Pucku generał Józef Haller zaślubił Polskę z morzem. W 1919 roku objął on dowództwo frontu pomorskiego, by pokojową drogą odzyskiwać odebrane Polsce w trakcie rozbiorów po morze. 10 lutego Polska odzyskała odcinek linii brzegowej, która wraz z Półwyspem Helskim liczyła 140 kilometrów. Jedynym portem na tym odcinku był właśnie Puck. Generał Haller wraz z ministrem spraw wewnętrznych Stanisławem Wojciechowskim dokonali symbolicznych zaślubin Polski z morzem. Jak wskazuje Piotr Szubarczyk, publicysta historyczny, o tej pięknej rocznicy mówi się w Polsce bardzo mało. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o czynniki oficjalne w kraju, to te ważne rocznice nie są w dostateczny sposób upamiętnione, nie podkreśla się ich znaczenia, ale to wynika z prostego faktu, że my nie mamy polityki historycznej, wręcz przeciwnie, mówi się, że ona nie jest potrzebna, że polityka historyczna to jest manipulacja historią. To jest oczywiście nieprawda. Historia powinna służyć edukacji, zwłaszcza młodego pokolenia. Wystarczy przypomnieć Horacego, że historia magistra vitae est, historia lux veritatis est.